Pani Martyno, podczas dzisiejszej sesji, szczególnie na tym takim zdjęciu najważniejszym z projektantem, wydawało mi się, że Pani była jedyną kobietą, która była w spodniach. Pani wybór czy decyzja projektanta? No, spodnie z reguły to jest mój wybór. Wybór podyktowany po prostu wygodą, nie ukrywam. Ale zdarza mi się zakładać sukienki, z tym, że raczej to jest na czerwony dywan. Ale słyszałem, że w Pani życiu był taki moment, nawet trochę dłuższy, kiedy to Pani z własnej woli zakładała miniówki, podkreślała swoją kobiecość w taki sposób, nie wiem czy odważny, ale taki na pewno mocny, może tak to powiem. I wtedy czuła się Pani sobą? U mnie ten moment był o tyle burzliwy, że ja zaczęłam po wielu, wielu latach bycia w sumie takim chłopakiem osiedlowym. Aha. Jeździłam motocyklem, uprawiałam sporty, chodziłam zawsze w spodniach, miałam krótkie włosy, kask, kombinezon i to był mój świat. I potem, kiedy byłam dorastającą dziewczyną, taką rozkwitającą kobietą, to w ogóle zachłysnęłam się tym. Tak dalece się zachłysnęłam, że na 3-4 było wszystko. Były czerwone usta, był głęboki dekolt, była krótka mini, były buty na obcasie, ale każda z nas ma różne okresy w życiu i to też jest świetne, bo przecież to nas buduje, to tak naprawdę tworzy to, kim jesteśmy. Ale czasem tej drogi do poszukiwania siebie nie rozumieją nasi bliscy. Chcielibyśmy ich wsparcia, a może nie zawsze ono jest. Jak było w Pani przypadku? Był taki okres, że ja miałam tylko dwa stroje. To był kamuflaż tak zwany, czyli strój żołnierza amerykańskiego w tamtym przypadku, letni i zimowy. Miałam wysokie, sznurowane takie wojskowe buty, włosy, które były prawie jak dredy i to był wtedy mój styl. Potem miałam ten okres, kiedy zaszalałam z kolorami, z wyglądem, z podkreślaniem swojej kobiecości w sposób absolutnie absurdalny. I w jednym i w drugim przypadku i w ogóle w wielu moich wyborach życiowych miałam zawsze ogromne wsparcie moich rodziców, szczególnie mojej mamy, która wiedziała, że ten okres jest mi potrzebny do tego, żebym była tym, kim dzisiaj jestem. I z wielką wyrozumiałością, z takim uśmiechem i z życzliwością mówiła: jasne. Ale pamiętam, że miałam wtedy chłopaka. Wielka miłość. No, próbowałam wytłumaczyć mamie, jakie ma zalety, ponieważ tak dyskretnie dała mi do zrozumienia, że ona ich nie dostrzega. I właściwie co nas łączy? No. Ja mówiłam: mamo, ty naprawdę tego nie rozumiesz. I mama wtedy tak uśmiechnęła się i powiedziała: słuchaj, kiedyś spotkasz go na ulicy, uśmiechniesz się i jestem przekonana, że okaże się, że nawet nie macie o czym rozmawiać. Ale to jest twoje życie i twój wybór. No i dokładnie tak było. Tak to jest z rodzicami, że mają rację. Pamiętam, kiedy spotkaliśmy się po wielu, wielu latach na ulicy, uśmiechnęliśmy się, przywitaliśmy się i okazało się, że w ogóle nie mamy o czym rozmawiać.